Odkąd zacząłem nagrywać Brawl Stars, na moim kanale cały czas jest wojna. Jedni wolą Fortnite'a, inni wolą Brawl Stars. Dlatego mój olbrzymi mózg wpadł na pewien pomysł. Co jeśli połączymy te dwie rzeczy? I dzisiaj widzicie premierowy odcinek z nowej serii na moim kanale, czyli Brawl Stars Challenge Fortnite. Na pierwszy ogień idzie Bull. Dzisiaj zagramy Bull Challenge. Jak być może wiecie, Bull to taka wielka postać, która biega z shotgunem i jego ulti to jest taka szarża. Dlatego podstawowy atak to będzie zwykły taktyczny shotgun, ponieważ ma on mniejszy zasięg i bardziej pasuje do właśnie Bulla, a ultem, czyli tą szarżą, będą granaty odbijające. I właśnie z tymi dwoma rzeczami dzisiaj będziemy mogli tylko i wyłącznie wraz z Paprykiem grać. No oczywiście będziemy mogli mieć wszystkie heale, ale z takich typowych broni możemy używać tylko impulsów i właśnie taktycznego, szybkiego shotguna. Myślę, że jak zostawi się tutaj 7000 łapek, to ja w niedalekiej przyszłości nagram kolejny challenge z kolejną postacią, którą sprawdzimy, czy da się nią zagrać w Fortnite'cie. A od was zależy, jaka to będzie postać, piszcie w komentarzach pomysły, jakie postaci można odwzorować w Fortnite'cie. Wiem na pewno, że możemy zrobić Bull, no bo możemy ten łuk mieć, ale na pewno jest tego dużo, dużo więcej, więc wasza kreatywność w komentarzach teraz. Do tego słyszałem, że każdy, kto wpisze kod Imanek w programie wesprzy twórcę, dostanie darmową legendę w Brawlach, więc sprawdźcie, napiszcie w komentarzu, czy działa. Nie, no a tak serio, to bardzo wam dziękuję wszystkim, którzy to robią, bardzo mi to pomaga, ale teraz już nie przynudzam i lećmy sprawdzić, czy da się zostać Bullem w Fortnite'cie. Papryk! O. Bull Challenge lecę do ciebie, bo już mam szybkiego shotguna. Ale tylko jego mam, ty tam też masz? Tak muszę sneaky biki podejść od tyłu. Nie musiałem podejść od tyłu. No. Znaczy, podszedłem od tyłu. Ja też już mam. Ale challenge. Tutaj jest niebieski, tu jest niebieski. Dobra, więc teraz tylko musimy znaleźć jeszcze impulsy i z impulsami już będziemy mieli cały zestaw i będziemy mogli ultem dojeżdżać ludzi, no. Czy kiedyśkolwiek ktoś zrobił Bull Challenge? Nie wydaje mi się. Nigdzie nie było, nawet... Nawet na japońskim YouTubie nie było takich challenge'y, tylko ja wpadam na takie pomysły. Zdają się. Patryk! Idę, biegnę. Jeden leży. A drugi tu, przede mną. Pięknie! Ale ich zrobiliśmy! Dwa bóle jak się zebrały, no to nie ma tutaj huchu w mieście, że tak powiem. Ale nie mieliście najgorszych potek, ani nic. Nic nie mieli. Ale ja mam jeszcze ślurpika. Bałem się już, że nie trafię kompletnie, bo po 4 tygodniach praktycznie grania w Fortnite'a może być ciężko. Tam są typy, ale poszło. Impulsy! Co? Będę miał cały swój zestaw. To jest typo gdzieś? Czy to twoja lotka tak dziwnie brzmi? Lotka moja dziwnie brzmi. Ale się wychylają. Gdybym miał snajperkę, patrz na tego typa. On tam sobie stoi po prostu. Ja. Spadła! Ona spadła. Może no babka ze schodziła i się zesliznęła i spadła. 16 metrów, to ile ona miała HP? 12? O kurde, Papryk, ja mam problem. O, lecisz tam? Tak. Ja też lecę, kulą wskakuję. Czekaj, ja zabieram mu kulkę i uciekam. Tak, na drugim wzgórzu też są typy jak coś mordo. Dostałem troszeczkę ten, ale zabrałem kulkę, więc dobra. Ale fart, że miałem te! Ja muszę przeładować. Prawie mnie zabił, bo nie mogłem nic zrobić. Jest na hitka. Leży. Pięknie. Ja się tutaj leczę bandażami. Granatują cały czas tutaj nas. Któregoś razu po prostu sobie wziąłem lotki i dzięki temu przeżyłem, bo to była totalna tragedia. No, burzę ją sobie. Tak, tak, bo ona miała mało HP, bo ja też ona się kompletnie nie spodziewała. Tak wyskoczyłem tak riski z kulki i ją trafiłem jeszcze raz. Żeby nie wypaść na drzewo! Dobra, jestem w strefie. Goście schodzą z górki. Ja czekaj, ja tu się... Za tobą, Adi! Jak ze mną? O. Nie miałem przeładowanego, dobra! Bull! Udało się! Huh. To jest ostatnia dwójka, ja nie mam niestety żadnego... Ej, uważaj, uważaj, uważaj! Został. Obiłem go, bo mu na plecy skoczyłem. Drugi jest tu od boku, czekaj, ja mu na głowie ląduję. Tego jednego obiłem mocno. Minus 30. Jeden leży. Drugi nad nami, tu. Obity! Ja padłem od strefy. Killowałem go. No, biłem go mocno. No, ja Bull Challenge! Papryk! Co tam? Ja już mam zestawienie. A już ja mam jest tylko digielka. I atak i ult. Mogę już tutaj być totalnym bullem. Biorę ulta i idę, tylko gdzie są? Powiedz. Co? Dobra, widzę, widzę. Leżą. Pięknie. We dwójkę? Straciłem całego ulta.
No ja tutaj pół godziny spędziłem, żeby wyrzucać jakoś te granaty, żeby jakoś logicznie wlecieć. Całe matsy moje straciłem. O, jeszcze snajpią gdzieś do nas. A! Mówiłem, że stamtąd. Czy snajperzy są dobrzy na blisko? Nie. Aha, widzisz, tak? Dojedziemy ich. A, no on tam chyba sam jest. No, widzisz, to tym bardziej. Dobra, wbijam. O nie. Wbijasz? Wbijam. Leży? Ale mu podmiankę zrobiłem, wariacikowi. Nice. Ty, ma ulta mam już znowu. Dobra, po 6, chcesz 3? Proszę. Ale teraz mamy pa. Widzisz, mamy już full loadout. Opłacało się dojeżdżać, mówiłem. Ta, pamiętajcie. Ale gdzie jest jego kompan? Nie wiem, ale najważniejsze jest to, że snajperzy zawsze są słabi na blisko. Więc jak macie snajpera, po prostu go dojedźcie. Pozdrawiam, szkoła Manojka. Ale to się nazywa przyjaźń. Bez heroizm. Tyle czasu po niego poszedłem. Dobra, witam cię, braku strefy. I co, iść na furgon tego? Tylko tam jest dużo ludzi chyba, co? No. O kurde. Co teraz? Nie! Już było! Jako, że nie mogliśmy znaleźć żadnego shotguna w tej miejscówce, to wezmę tego takiego długiego, żeby chociaż mieć jakiegoś shotguna, żeby chociaż był jakiś challenge, nie? Tak. Dobry pomysł? Tak. A jak tylko znajdę innego, to wymienię. Polus, je. No to już wymieniam. Widzicie to, po co ja w ogóle gadałem. O, tu są typy. A już poleciałem daleko, daleko, daleko. Ty, wyskoczysz na nich? A, ja jestem daleko, daleko, daleko. To nie był dobry pomysł, Papryk. Myślałem, że wiesz, że sobie wskoczy na kozaka jak to ból. No ale się skończyło troszeczkę inaczej. Od razu mnie zabudowali. Postawili trapy. To był jeden wybór. Ucieczka! Skąd wiedziałeś, że on tu jest? Widziałem go. Ja tak na plecka. Na czworaka. To jest kurek. Dobra. A, złoty ten. Shotgun. No chciałbym takiego, chciałbym. O kurde, ale bym ich zrzucił. Jeden się sam zrzucił. O, jeden spadł. Leży. Nice. Ale to było. Musimy teraz tylko przeżyć. Ale no, bull challenge idzie bardzo dobrze. Dobry. Żyjemy i bym powiedział nawet, że mamy się całkiem dobrze. Tylko trzeba byłoby jakieś fajne miejscówkę. Wbijamy się tam na górę. Tu już typo. Tu jest dwójka typu. No jak on jest na zero? Uff. Ja tamtego zdążyłem jeszcze położyć. Ty. Ja tego typa na zero totalnie. 2 HP mu chyba zostały. Dobra, ty idź z lutu, ja tutaj piję poty. I lecimy. Musimy to ugrać jakoś. Gdzie lecimy? Gdzie lecimy, Papryk? Nie wiem, nie wiem. Może tu, bo tu jest typ. Dobra, jeden, kapitanie tak. Bólu, lecę tam. 8, 8, 6, 6. Brawo. Jakieś leczanko miał? Nic. 8, 8, 6, 6 zadałem. Ja 12. Oni do strefy wbiegli. Jeszcze ktoś z tyłu do nas strzelał. Dawaj na niego szybko. Przecież on dostaje bardzo dużo. Umarł. Nie wchodź, nie wchodź. A, bo ty dałeś burzę. Dobra, ja myślałem, że ty zabrałeś burzę. Umrę. Jeszcze do mnie snajpią. Jest, widzę. Dwójka ostatnia. Papryk. Tam. Zabrałeś mi mnóstwo HP. No bo ty poleciałeś. A ja no bo ty to, myślałem, że ty to... O, burzę nam dał. Uważaj. Ta, burza jest. To. Pamiętaj, że mamy tylko shotguny. Pamiętam. Ja mam jeszcze ulta jakby, co? Co jest z tobą? Nie. I się tak robimy podwójną, potrójną plantekę. Mam jeszcze lunchpada jakby, co? Na blisko jesteś? Oni mają bojowe shotguny. No. Ja bym nawet 13, nic nie biję. Minus 10. On ma jeszcze łuk. Leży. Dawaj go. Tak jest! Bull challenge! Oficjalnie uznaję za najlepszy challenge życia. Wy napiszcie, jaki kolejny challenge. Do tego wpadajcie na G2, gdzie z kodem mano 3% złotych na wszystkie FFW gierki. Link w opisie, tam też link do mojego fanpage'a, Instagrama i kanału mojego Papryka. Kanału. Zapraszamy gorąco, my się już żegnamy. Trzymajcie się, pa pa!